Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dexter, witam was w nowej serii na tym kanale. Tak jest, nowa seria. Co? Dlaczego? Czemu nowa seria? Oczywiście, jak nowa seria, to nie mogło zabraknąć smoków, tylko nie takich smoków, jak mieliśmy do tej pory, ale to chyba wam muszę troszeczkę wytłumaczyć. Kochani, dawno temu, w 2017, jak zaczynałem z moim kanałem, miałem takiego moda, w którym były takie smoki. Trochę takie smoki jak ten z Endu, tylko można było na nich normalnie jeździć, można było je może nie oswajać, ale można było je wykluwać z jajek i można było właśnie je wychowywać i na nich lat... Co to za małpiszony tutaj? Tak, jestem na paczce modów Better Minecraft, troszeczkę zmodyfikowanej przeze mnie, tak żeby była po prostu pod tę konkretną serię. No i kochani, dlaczego robimy nową serię? Ponieważ nie chcę, żeby kanał stał pusty, no i chciałbym też, żebyście mieli jakąś rozrywkę w międzyczasie, jak nagrywam filmy fabularne. Jo! Ale te... takie półbloki się z tego robią? Ej, fajnie! Nie chcę, żeby kanał stał pusty i przede wszystkim też troszeczkę mi się znudziło już granie na 1.12.2 na tej wersji, jeżeli nie nagrywam filmów fabularnych, no bo troszeczkę to już jest stara wersja, a to jest 1.18.2, czyli prawie najnowsza wersja i myślę, że tutaj też możemy sporo podziałać. Co to są za małpiszony tutaj? Halo? Czy wy jesteście przyjazne, czy wy mnie będziecie atakować? Cześć! No hej, hej, hej. No cześć, cześć, ja nie chcę was uderzać, bo... Ej, wy banany macie, to są bananowce? Tak! To są bananowce, chwila, to ja mogę to rozwalić, to będą banany normalnie? O! Oj, ty, ale wy mnie... Ej, co wy? Aha, bo ja mam banany w ręku. A, dobra, one latają za bananami, ej, dobrze wiedzieć. Ło, kochani, tu jest tyle różnych epickich modów, że naprawdę ja się tu będę musiał dużo pouczyć. Będę się uczył razem z wami, także jeżeli na przykład znacie już tę paczkę modów, albo kojarzycie mniej więcej te mody, które już tutaj są, bo pewnie będziecie je widzieć w trakcie serii, to możecie mi pisać w komentarzach właśnie jakieś tipy, czyli oczywiście nie chodzi mi o donacje, tylko chodzi mi oczywiście o porady. Okej, tutaj się coś pali, ale ja... O, właśnie, ja szukam skrzynki. I tutaj co mamy? O, Thorns 2, to się może przy... O, mamy Fortune. Tunkę, to się też przyda. O. Okej, dobra, mamy zombiaka. Cześć. Cześć, zombie. Aha. No to tyle było z naszego zombiego. W ogóle patrzcie na te chmury, to one są tak puszyste, że aż się chce je dotknąć normalnie. Znalazłem sobie takie shaderki właśnie. Complementary. O nie, czy tym się nie wykop... O nie, zniszczyłem dwa bloki... No to super, Dexter, żeś to zrobił, naprawdę. Jo, jakie tam są tereny! Ej, idziemy tam od razu. Halo, cześć. Ej, to są mrówki, normalnie patrzcie, i tu mają mrowiska swoje. Ej, ja pamiętam jeszcze takie inne mrówki, jeszcze z tych starych czasów. Ja mam nadzieję, że kurde, to nie jest coś podobnego. One normalnie zbierają... Wy to widzicie? One zbierają liście z tych drzew. Oho. Tak, moim celem na ten odcinek jest, żeby znaleźć jajko smoka, a ja zresztą podejrzewam, gdzie to takie jajko mogłoby się znajdywać, ale celem na całą serię jest to, żeby właśnie wykluć tego smoka, wychować go i zostać smoczym jeźdźcem. Tak, chcę zostać smoczym jeźdźcem w Minecraft. Smocze jaja? Z tego co wiem, mogą być albo w smoczych gniazdach, które się za często nie respią, nie spotykamy ich za często właśnie. Czy to są arbuzy zwykłe? No, na pewno starczy na parę dobrych dni. Zwłaszcza, że ja jeszcze nie wiem, gdzie się chcę osiedlić. Foki! Cześć, foki! O, ja tak, ja umiem z wami rozmawiać, tak. O. Cześć. Słyszałem już... No dobrze, no już wiem, zrobiłem wam cień na chwilę, no przepraszam. Jak tu jest epicko, słuchajcie. Ej, jakie to jest super tutaj. Tylko widzę, że słońce zachodzi. Wejdźmy sobie do tamtego lasu i tam zrobimy sobie jakąś pierwszą bazę, taką ziemiankę, można powiedzieć. Kochani, też mam do was jeszcze jedno takie pytanko, bo zaczynam oczywiście z tą serią na single player. Co byście powiedzieli na to, żeby na przykład jeszcze zaprosić tu inne osoby, żeby to powstał cały serwer z tego? Możemy tutaj zrobić przecież epicką społeczność i razem tutaj poznawać te wszystkie mody, możemy właśnie robić razem domki i tak dalej. Tak jak zresztą kiedyś robiłem na swoich seriach, albo na, nie wiem, mogę na przykład zaprosić Gofra i z Gofrem zrobić domek i z nim poznawać tutaj te wszystkie tereny. Myślę, że Gofer chętnie by chciał, albo taka Werka. Możemy tutaj robić kontenty właśnie z różnymi ludźmi. Także dajcie znać, czy na przykład byście coś takiego chcieli. Także oglądajcie też
każdą sekundę tego filmu. Oglądajcie od początku do końca i subskrybujcie w ogóle kanał, bo już coraz bliżej 5000 jesteśmy i chciałbym te 5000 dobić do końca roku. Nie wiem, czy mi się to uda, ale myślę, że z waszą pomocą, jeżeli nie będziecie zapominać, dawajcie koniecznie, bo chciałbym te 5000 dobić. To już naprawdę będzie dla mnie jakieś takie mini osiągnięcie. Ej, teraz to zobaczyłem, patrzcie. Ej, ja nie wiedziałem, że to... Ej, ale zarąbiste. Dobra, weźmy jakieś mniejsze drzewo, no już niech będzie to. A! Ło! Dobra, to mnie na szczęście nie uderzyło. Ej, od razu mamy sadzonki, ej! Tu jest taki tricapitator jakby, tylko tych taki nowszy troszeczkę, fajniejszy. Ej, zarąbiście! Jeszcze mamy zachód słońca, O nie. O nie, teraz sobie zdałem sprawę, że jest noc. Czekajcie. Musimy poczekać na ten dzień, bo ja bym chciał znaleźć to jajko smoka. Jeszcze niekoniecznie je zdobyć, ale chciałbym na pewno je znaleźć. Ponieważ taki jest cel tego odcinka, a również tej serii. Też mam nadzieję, że się nie obrazicie, że na przykład nie mamy tutaj takich smoków jak te poprzednie, ale zrozumcie mnie, że ja po prostu troszeczkę się już wypaliłem w tamtym formacie, bo no, kiedyś do tego był większy zapał, teraz troszeczkę mniejszy i chciałbym zrobić coś nowego, a tutaj też będą smoki, też będziemy latać na smokach, też będziemy je wychowywać, także też na pewno będziemy mieli dużo do roboty. Ej, słyszałem owce, ale również słyszę zombiaka. Jakbyśmy zabili te owce, to wtedy mielibyśmy wełnę i mógłbym się przespać. To jest dobry... Chociaż nie wiem, czy to jest dobry plan, ale spróbujmy. Ale ryzyk fizyk, tak? Mamy miecz z zaklętym ogniem. Dobra, gdzie jest zombie? Zombie najpierw. O, dobra, chodź tu, zombiaku. A! Nie! Co? Czym ty mnie... Nie! Au! Nie. Dobra, ziomuś. Nieważne, nie było tematu. Czym ja dostałem? Chodź tu, zombie, chodź tu. On we mnie czymś rzucił, cholera. Co to było? Jakimś mięsem we mnie rzucał, czy co? O. Toż mądrze sobie te latarnie tu postawiłem, no. Z drugiej strony. No chodź tu, cwaniaku. Gdzie on jest? O, dobra, widzę go. No czym ty we mnie rzucasz? No czym? Au! Au! Nie, dobra, aha, on mnie... Dobra, zabity. O nie, idzie kolejny! On też czymś rzuca! Dobra, szybko. Tu są owce, cześć owca. Sorry, muszę cię zabić, przepraszam. Nie chciałem. Druga owca. Cześć. Pa. Dobra, ile wełny? Dwie wełny, no kurczę. Jeszcze creeper. On ma jeszcze jakąś czapkę. Nie trafisz mnie. Dobra, mamy ostatnią owcę. Przepraszam cię, owieczko. Ja naprawdę nie chcę, ale muszę. Jeszcze szkielet. Dobra. Nie chciałem. No ale i tak się nie prześpię, bo tu teraz mam potwory. Muszę czekać na dzień, no bo co zrobię? O! Mogę iść spać! Dobra, mimo że są potwory, mogę iść spać, dobrze? Jest... O! Dobra, zabity. Teraz zrobimy szybką akcję, uwaga. Cyk i spadamy. Dobra, musimy znaleźć tutaj jakiegoś dungeona, w którym mogłoby się znajdować jajko smoka. Uuu! Patrzcie, taka czerwona! Dobra, płyniemy na nową przygodę. Tylko mam nadzieję, że tu będą jakieś dungeony. Dobra, nie, to jednak nie jest pustynia. Myślałem, że to jest pustynia, bo tak te brzegi tutaj wyglądały. Ej, tam coś jest, dobra. Okej, aha, to jest wioska, no w sumie jest zawsze coś. Co to jest? Aha, to są kamienie takie. Ej, z tego coś wypada? Chwila. Czy z tego coś... Rok, aha, dobra, czyli to można tak postawić. Ha, znaleźliśmy The Rocka, słuchajcie, w Minecrafcie. Czy on ma kuszę? Ej, zaraz. To są jacyś inni villagerowie, co jest? Dzień dobry. O, jest łóżko, dobra, zabieramy łóżko. Flatfish, co to są za jakieś... Aha, patrzcie, mamy bandanę, co jest? Mamy jakieś siano, siano nam się przyda. O! Chlebek. Czekajcie, czy to ja to mogę... Aha, to jest takie ubranko... Kowala. Śmiesznie wyglądały, patrzcie. Takie... Każdy tam jest jakiś inny, nie? O, chwila, zaraz z panem porozmawiam. Halo! Proszę nie uciekać! Panie villagerze, halo! Stój pan, jak ma pan? Beverly, dobra. Beverly, co ty jesteś? Z Hillsów? Beverly Hills? Nie, czekaj, Beverly, no przepraszam. Beverly. Ej, stój! O, dziękuję. Już ci tłumaczę, słuchaj. Wiesz, czy tutaj są gdzieś jakieś dungeony albo coś? Bo potrzebuję znaleźć jako smok. No ale powiedz mi, no. Człowieku, znaczy villagerze, przepraszam. No nie chciałem znowu obrazić.
pobliżu? Na pewno? Ale na... No dobra. No i tak to jest, słuchajcie, tak to jest. Czyli skoro tu jest gdzieś dungeon w pobliżu, to musimy go szukać, ale... W jakim pobliżu? Czy to jest gdzieś daleko, blisko? Konkrety. O, może ty, Lashunda, posłuchaj. Gdzie tu jest jakiś dungeon? Twój kolega mi powiedział, że jest gdzieś blisko, ale nie wiem, gdzie dokładnie. Czy mógłbyś mi wskazać drogę? Albo mogłabyś... Mogłabyś? Mógłbyś? Ej, tu przydałby się plecak. Czy jest tu plecak na tej paczce? Halo. Skóra królika. I żelazo. Aha, no to dobra. No to sobie już zrobiliśmy plecak. O, sakiewka. To też trzeba skóry królika. No nie, no. Każdy ma swoje imię. Ej, co to jest? Co to jest? Current locate. Aha! Czyli to są takie teleporty. Aha, czyli jakbym sobie zrobił taki drugi, to bym się tu mógł teleportować. Dobra. To coś mi się powoli kojarzy. Ej, i tu są naprawdę dobre rzeczy w tych wioskach. Ej, co to? Co? Ej, to są przecież te golemy, które nie zostały dodane do main... Co jest? Halo, ej, czekaj, jak ich się... Czym ich się... Halo? Nie wiem, czy ich się... Czy ja to mogę rozwalić? Mogę to rozwalić. Kochani, jak eksplorowałem sobie tę wioskę, to znalazłem coś, co wygląda jak dungeon. Więc możliwe, że tam jest właśnie jajko smoka, że tam ono się znajduje, więc zaraz tam pójdziemy. Tylko bym musiał odłożyć rzeczy, czekajcie, bo stąd jeszcze nie widać. O właśnie, tam, za tą górą, tam jest jakaś wieża. Jest szansa, że właśnie na samym szczycie tej wieży... Dzień dobry, panie golemie. Że na samym szczycie tej wieży znajduje się jajko smoka. Także musimy się tam udać w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, villagerowie. Nie przeszkadzajcie sobie, dobrze? No, ja wam tu nic nie zrobię i będziemy sobie żyć... Ooo, co to jest? Shop prać! Cześć, shopie! Ej, możesz mi to dać? Zaraz, wyrzućmy to na chwilę. Możesz mi to dać? Daj mi to! O, co? Ja cię mogę przenieść! Aha, ale nie możesz mi dać tego, co masz pyszczek. Zresztą po co mi kość? Wow, ale to tu pięknie wygląda wszystko. Jeszcze te takie... Te sople lodowe takie, tylko że one są do góry, nie do dołu, więc nie wiem, czy to się sople nazywa. Bo wiem, że stalagmity i stalaktyty to są też dwie różne rzeczy. Ej, pieski! Cześć, pieski! Można was jakoś oswoić? Zaraz, jaki to jest husky? Czekaj, no pokaż się, bo mi nie widzę. Zaraz. Shiba! Ej, to Shiba! to patrzcie. Szukałem laptopa i to Shiba. Jest. Dobra, nie, może niepotrzebnie mówiłem ten żart. Ej, można was jakoś oswoić? Pewnie kośćmi, co? Dobra, może znajdziemy w tym dungeonie kości. Ja tylko się... O, jest drugi! Cześć, druga Shiba! Tylko jedna rzecz, której się boję, to jest to, że totalnie nie dam rady w tym dungeonie, bo mam za słabe itemy. Ale już słyszę szkielet. O! Witam! Zabiłem. Nie! Dobra. Mamy to. Zaraz, czego mogę przez... Mogę go przez ścianę bić! Ha! Patrzcie, zaraz zginie! Jaki lamus! Albo nie? Już nie mogę cię bić przez ścianę? Już się skończyło? Skończyła się dobra pasa? No nic. Nie! Ile ich tam jest! Au! Nie! Nie! Dobra, mamy... Au! Nie! Dobra. Czy ja cię mogę znowu przez ścianę uderzyć? A poczekajcie, zrobimy tak. Ha! Mamy nóżki, patrz! Tego się nie spodziewałeś, co, cwaniaku? Łooo! Dobra, tego ja się nie spodziewałem. Chodź tu. Dobra. Mamy to. Trzy kości tylko, chwila. Gdzie są też... A po... Nie, dobra, na razie to zostawmy. Ło!
Zaraz, bo mi się zaraz miecz skończy. Czekajcie. Nie, dobra, wycofamy. Okej, te shiby chyba nie uciekną, ale wróciłbym się do wioski jeszcze, słuchajcie, po tarczę. Bo mamy dwa żelaza, ja bym sobie szybko przetopił i zrobił tarczę, to nam się na pewno przyda na te szkielety, bo widzę, że tam chyba nie będzie aż tak trudno, patrząc na to, że tam są tylko i wyłącznie szkielety, chyba że coś jest jeszcze wyżej, ale to mam nadzieję, że nic strasznego. Czekajcie, bo chyba zrobiłem... Dobra, zabijemy tego golema. Ja cię przepraszam, golemie, naprawdę, ja nie chcę, ale muszę. Nie mam innej opcji, dobra, zostańmy już tak. Nie będę skakał, bo jeszcze sobie coś zrobię. Ja cię, golemiku, naprawdę bardzo przepraszam. 4 żelaza! Dobra, opłacało się. Tylko coś mi się wydaje, że ja jednak potrzebuję lepszego armora. Coś mi się wydaje, że szkielety to jest tylko pierwszy poziom, bo to jednak jest cały ten Battle Tower. A Battle Tower, no to nic innego jak wieża bitew. Dosłownie tłumacząc z angielskiego. Chwila, a jakby tak wejść na tę wieżę od góry jakoś, bo patrzcie. A nie, chwila, czy ja się tam bym dobudował od góry? Mogłoby być ciężko, nie? Ale gdyby wejść, patrzcie, na tę górę tutaj i stamtąd zbudować most, który by szedł prosto do tej wieży. Sprawdźmy jeszcze, czy tutaj są jakieś szkielety, czy nie. Au! Oj. Dobra, nie, jednak troszeczkę się jeszcze cykam. Bo czekajcie, spróbujmy im znowu te nóżki zrobić. Jakby to... Haha, dobra, mamy kolejną kość, to nam się przyda, bo zgaduję, że tak się oswaja... Au. Że tak się oswaja te shiby, mimo że tam jeszcze mieliśmy wilki w razie czego. Nie, dobra, to nie ma sensu. Ja nie wiem, czy tu nie są spawnery przypadkiem tych szkieletów, więc bez sensu, jakbym ich ciągle zabijał. Spróbujmy wejść na... O właśnie, tam są spawnery cały czas, właśnie. Spawnery pewnie szkieletów i jeszcze innych jakichś cholerstw. Ej, ruda shiba, co jest? Ej, ja cię chcę, czekaj, czy... Chodź, spróbujmy. Patrzcie, jeszcze taki języczek ma jak siedzi, tak? O, tak właśnie, jak siedzi. Zrobimy ci własną obrożę i w ogóle zostań tutaj, wrócę po ciebie. Mam nadzieję, że nie zginę. Dobra, mamy... Jest! Ja jako smoka! To chyba tego endowego od razu. Ja myślałem, że może inny albo coś. I tu jest więcej tych ship. Mamy ja jako smoka... Znaczy, jeszcze nie mamy. Wkop mi się tam od góry. Myślę, że to będzie dobry... pomysł, tylko może jeszcze ze dwa klocki wyżej. Oho, słyszę pająki, czyli to chyba nie wszystko. Oj, tam są jeszcze zombie pewnie. Chodzimy tutaj. Okej, dobra. Blokujemy. Jest? Mamy? Ej, zaraz! I teraz możemy... Chwila. Możemy podróżować między... Dobra, zabieramy to jajko stąd, tylko chwila. Czy ja je mogę po prostu tak zebrać? O nie, tym nie zbiorę. Dobra, na razie te bloki złota tutaj zostawiamy. Chwila. O nie! Dobra. Czekajcie. To chyba zostawimy sobie na kolejny odcinek. Co wy na to? Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz dla zasięgu i zostawcie subskrypcję, bo już niedużo zostało do 5000, a chciałbym to osiągnąć w tym roku. Także mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa, pa!